O ja pierdolę. Bo już wiecie na co pora. Wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wujo Kelesz i to jest specjalny odcinek kraftowania czapek dla Play to Play Matrixa. I zaczniemy klasycznie od czapek Elisa. I znaczy, co nam się wykraftuje? Proszę Państwa, jak to szybko idzie. Karl! Wie jak filmować. On co nacisnąć do przebieg. Okej, upiór na przyjęciu. Dobrze. No może być dobre. No teraz mamy hokejowe hery grubego i chrzeboczący chleba, jeśli dobrze pamiętam, na nie chcę sprawdzać i kierowca bombowca, czyli już wiem, że będę mógł to przekraftować, bo wiem ile kosztuje. Teraz dwa razy kolonialny hełm strzelca. To może być coś warte. Jestem prawie pewien, że dobrze liczę, ale teraz jest chyba numer 5 kraftowany. Więc uwaga, co będzie pod numerem? Kolonialny hełm strzelca, wow. Numer 6. Daz już mi lepiej torbę, czy takie nie był chlebak chirurga? Nie, to była całkowicie inna czapka. Teraz mamy dwa mongoły, coś tam. Jednoosobowa armia, czyli drobny zarobek. No był jeszcze z niebotyczny stos kapeluszy. Bek! A, czy to, czyli to scout bez czapki, super. Bushido, to może być dobre. To może być naprawdę dobry przedmiot, proszę Państwa. Może nie, może oczy, nie mam o czym opowiadać, no to dajmy sobie Google. Zobaczycie, jak wrzucam przedmioty. Raz. No i mamy teraz te Google i lot Monachy, który wcześniej wykraftowałem. Bank. Futuażerek. Melonik oszczercy, kowbojski kapelusz. I to z tego wyjdzie. I niemiecka Godzilla. Z Panamy i patrolówki Grenadiera mamy... kowbojskie zapędy. Buty elfa i kask kloszarda dają nam. Zabili go i uciekł. Czy to nie jest Solid Snake, nawiązanie do tego Metal Gear Solida? Z pierdziuszki czapki, które kiedyś bardzo chciałem i rondla nierdzewnego powstaje. Google. Haha. W ogóle załapałem, wiecie, Google, jak wyszukiwarka. O, jest Szumowina Szwajcar, po raz drugi. Mam nadzieję, że to jest coś warte. Tak naprawdę. Drugi raz, jak to samo dostaję, to... może być coś warte. Jakiś Teddy Roosevelt, jakiś Teddy Dobodowod i... siła pożądania. Pamiętam ten przedmiot, on jest fajny. Przy okazji łączy się z tym Karlem. Chyba dobrze. Ucieczkowicz i stereoskopowe szkła. Zabytek strażaka i postrach przestworzy to chyba prawie już ostatnie. To jeszcze to, co zostaje nam do przekraftowania, proszę Państwa, i zobaczmy. I Cross Common. Pamiętam, że to było kiedyś coś. Tak zawsze na mnie dziwnie wyglądał. Nie wiem, zobaczymy. Czy to jest warty. I ptasznik z ABL. No i proszę Państwa, pora na numer 20, czyli taka ostatnia niby ustawowa czapka, ale jeszcze potem przekrafty. I co z tego wyjdzie? Pani Dixie. I teraz sprawdźmy cenę w każdego z przedmiotów. Tutaj są czapki warte więcej niż, jakby to powiedzieć, na ten moment 2,44. A to są poniżej tej ceny. Dlatego jedziemy z tym kołem. Znowu zakręcamy kołem kraftu i zobaczymy, co nam wypadnie. Przerażająca jest ta czapka Elisa, bo jej tutaj nie miałem. I z kolonialnego Hemsy. I z kolonialnego hełmu strzelca i niemieckiej Godzilli powstanie. Wypchana skarpeta, czyżbym znowu wyczuwał i... przekraft? Kroskam, czyli przedtem myślałem, że który jest coś warty. I kierowcę bombowca, a przekraftowujemy na... zestaw nadskakiwacza, czyli... zestaw do skrzydeł. Z Googli i... nas już mi lepiej powstaje... czewiki łucznika. Po połączeniu pani Dixie i kowbojskich zapędów... bach! Chichy cholewki cichociemnego. Z furażerki, nie futuażerki i pana pomady powstaje nam...
Seksowne trzewiki, w ogóle ciekawostka. Przekapsulowałem je niedawno i zauważyłem, że tu jest na czerwono napis. Wiedzieliście w ogóle o tym? Bo ja nie do tej pory. Ze sportowego baseballowego gusia i miasta w Szkocji, ptasznika stamtąd, powstaje pierdziuszka, czyli wiemy kolejne przedmioty do przekraftowywania. Przedmioty, które już mnie bardziej bolą, bo już są trochę droższe. Jednoosobowa armia i upiór na przyjęcie, czyli bardzo fajny przedmiot, ale na przekraft i... uderzyłem się. Nuklearna nagroda. Brakowało odznak. Chyba już za długo brakowało tych odznak na kanale. I czy połączenie tych dwóch przedmiotów, które same w sobie jest bardzo fajne, ale... czy do przekraftowania da nam coś dobrego? Mały miś. Chyba to nie jest dobry przedmiot. Sprawdźmy ceny tych przedmiotów. Czy wiecie o tym, że żaden z tych tutaj przekraftowanych przedmiotów nie przekroczył nawet 1,66? Wow, co nie? Dlatego przekraftowujemy dalej! Z seksownych trzewiczków i pierdziuszki powstaje nam może przedmiot, który w końcu Nie, janczarskie kiesze, czyli na pewno je przekroczy. Już mamy kolejny przedmiot na przekraw, jestem tego na 100% pewien. Może nie na 100, ale dam na 99%. Zestaw nacka kiwacza i trzewiki łucznika. Bang! O, czyli mamy na pewno do przekraftu. Cichociemnego trzewiki, czy tam jakie tam inne cholewiki. I wypchana skarpeta, czyli przedmiot, który tutaj najwięcej kosztował z przedmiotem, który był taki średni, powstaje nam... gimnasta. Ja naprawdę trzeba będzie przekraftowywać dalej. Bo na pewno gimnasta nie przebija ceny i... mały miesi nagroda, proszę państwa. Górska czapa medyka. Ja to sprawdzę dla formalności, ale wiem, że... tak jak mówiłem, żaden z tych przedmiotów nie jest warty nawet dwójki, więc kraftujemy dalej z nich. Bądźmy szczerzy, między sobą. Te przedmioty nam się powoli kończą, tego ten tyranus, górska... Trzeba nam dać coś dobrego. Wytworzenie się leciało. To będzie coś dobrego. W sumie hełm Heru może być coś warty. Chyba haremu. I czy gimnasta i janczarskie kece dadzą nam coś? Obłędy. O, pada trup, pada trup. Chyba ten efekt pada trup to znaczy, że tego. Że jest to dzynglanie, jak się poruszasz. Zobaczymy. I sprawdźmy cenę tych dwóch przedmiotów. Wiecie co, tak już na koniec tak tradycyjnie. Pokażę wam, bo to już ostatnia czapka. Myślę, że będziesz coś warty. A tu się czuję oszukany. I dyktator. Czyli dobrze wiem, że dyktator chyba 1,33. Kiedyś chyba robiłem... nie, to był inny wąs, ale dobra. Wtedy będę sprawdzał ceny dyktatora. Ja się nazywałem Wujo Kelesz, a to było kraftowanie czapek. Takie duże, grande kraftowanie czapek. Jak wam się podobało, nie wiem. I co? I no to hejka. I do zobaczenia w kolejnym odcinku kraftowania czapek. Jeśli ma być takie duże, to może za 2 miesiące zobaczymy, może za miesiąc, nie wiem, to będzie wszystko zależało od wiatru. Takie wiatry przyjdą, monsun letni na zimowy i tak dalej, rozumiecie? Wszystko jakby wiatr podniesie.